Wymień miesiące, w których występuje równonoc. W których miesiącach występuje równonoc? A dużo jest takich miesięcy? No ja właśnie pytam. Znaczy nie pytam o ilość, tylko jakie to miesiące. Wtedy odpowiem ci, czy dużo miesięcy jest, czy nie. A wiesz, co to jest równonoc? No nie bardzo. Aha. Znaczy, że noc się równa dniu. Tak może. Proszę bardzo, Łukasz odpowiedział. To może będzie czerwiec, bo to najdłuższa noc jest wtedy. Chyba. Wymień miesiące, w których występuje równonoc. Miesiące, bo żeby było miesiąc, to już bym wiedziała, że czerwiec. A jak miesiące, to może podchwytliwe i więcej ma tych być miesięcy. Czyli no chodzi o miesiące. No tak, miesiące. Równonoc. Mówisz, że to jest dzień równy nocy, tak? No chyba tak. To wtedy byłby taki jeden tylko. W tym czerwcu chyba. No dobrze, no to może ściągę poproszę i guzik przyciskam, tak? Proszę bardzo, ściąga. Zobaczmy, jak odpowiedział Łukasz. Maj i październik. Jego zdaniem są dwa takie miesiące, maj i październik. Nie musisz zgadzać się z jego zdaniem. No nie muszę. Musisz się zgodzić z jego zdaniem. Ciekawe, dlaczego maj i październik, równonoc. Też właśnie jestem ciekaw, ale... Ty musisz udzielić odpowiedzi. No dobrze, więc ja tak liczę, że ratunek jeszcze może zadziałać, tak? Jeżeli udzielisz innej odpowiedzi, tak, ona będzie zła, a Łukasza odpowiedź jest dobra, a ratunek zadziała. Dobrze. No to ja powiem, że ten czerwiec i najwyżej uratuje mnie Łukasz, a jak nie, no to trudno. Wymień miesiące, w których występuje równonoc. Miesiące, czyli znowu mam zawrócone w głowie, że ten czerwiec będzie za mało jakby. Ale ja nie chcę ci zawracać w głowie, no. Ja tylko po prostu pytam. Dobrze, odpowiem już, że to ten czerwiec po prostu. I już. No proszę zatwierdź odpowiedź. Czerwiec. Czerwiec. Na pytanie wymień miesiące, w których występuje równonoc, odpowiadasz czerwiec, czyli że jeden miesiąc. Tak. Uparta jesteś. Bo jestem spod barana. A barany są uparte. A kiedy jest pierwszy dzień wiosny i pierwszy dzień jesieni? Pierwszy dzień wiosny jest w marcu, a pierwszy dzień jesieni we wrześniu, czyli marzec i wrzesień, tak? A czy w czerwcu przypadkiem nie jest najdłuższa, najdłuższy dzień i najkrótsza noc? Czyli wtedy chyba... No jest, nie czyli może źle dojść, odpowiedziałam, tak. Nie może dojść do równonocy, prawda? No nie może, tak. Cały czas próbowałem. Że to te miesiące. No ale trudno. Znamy odpowiedź Łukasza. Maj też i zła. Październik. Też zła. Też zła. Wiki, powiedz im, jak to jest. Wrzesień i marzec. Wrzesień i marzec. Tak. Wrzesień i marzec. Sama odpowiedziałaś dobrze na to pytanie na początku, mówiąc, że równonoc, dzień równy tak. nocy. Potem powiedziałaś, że jednak czerwiec, tak. A przecież czerwiec ma najkrótszą noc. No ma najkrótszą. Jest to noc świętojańska. Mhm. A jednak uparcie twierdziłaś, że czerwiec i no tylko trudno. Czerwiec. Będę już pamiętać. A na pytanie wymień miesiące, w których występuje równonoc, odpowiedź brzmi marzec i wrzesień, albo wrzesień i marzec. Każda kolejność jest dobra. Niestety twoja odpowiedź jest zła, Łukasza też. Łukasz, dziękujemy. Dziękuję. No, wybrał chłopak geografię. Wybrał. No cóż, tak to jest czasami. Zdarza się. Zawodnicy też często wybierają sobie swój temat, a później
Benz. Tak. No i teraz nastąpił Benz. Mhm. I powiem tą formułkę. Tak, do tej kamery, proszę bardzo. Ja, Julita Szyc, przyznaję, że nie jestem mądrzejsza od piątoklasisty. O, a ja to potwierdzam. Dziękuję bardzo za udział w programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.